sprzedaje swoje ciało za pieniądze. Zapraszamy do nas na miejsce. Słucham? Zapraszamy do nas na miejsce. Na miejsce, czyli pani mi sprzeda swoje ciało za pieniądze, jeżeli ja przyjadę na miejsce. Tak. Czyli, a na browarka jakiegoś. Czy pani się umówił na browarka? Halo? Tak, proszę pana, ale to wszystko na miejscu u nas. A gdzie pani ma siedzibę, to ja wpadnę zaraz i pani mi laskę zrobi. Ładna 39, pawilon 13. Aha, pawilony w centrum, tak? To miło. I a pani robi laskę z ręką czy bez ręki? Słucham? Zapraszamy to pan się przekona na ocznie. A na ocznie, na ustnie właściwie według pani, tak? Również. A kto takie piękne ulotki rozprzestrzenia po mieście? Proszę pana, zapraszamy, wszystko? Ja oczywiście przyjdę, ale chciałem... A jakie są koszty? To za godzinkę po 80. 80? To za godzinkę po 80. Ale to jest seks analny czy oralny? Oralny i klasyczny. Czyli pani zrobi laskę. Tak. Dobrze. Może... A przez telefon jakie są możliwości? No nie ma przez telefon możliwości, proszę pana. Zapraszamy tutaj na miejsce. Słyszała pani takie określenie, że... I niech koledzy tak jeździli, że się robili przez telefon, więc niech się zastanawiam, jak to jest. No proszę, proszę pana. Jak to jest, że cię robili przez telefon? Halo? Proszę pana, zapraszamy do nas na miejsce, proszę nie blokować linii. Ale, czyli jakieś klienci by dzwonili teraz? No bardzo możliwe, że tak. A, czy on chce, żeby mi zrobić laskę? No zapraszamy, proszę przyjść. A jak pani ma na imię? Będzie super Francuzik, będzie pan na pewno zadowolony. Zapraszamy. Jak? Jeszcze raz? Będzie super Francuzik i będzie pan zadowolony. A tylko z panią jestem, będę wdzięczny. Tylko z panią, bo się... tak. A klienci są zadowoleni? Halo? Tak? Ma pani bardzo seksowny głos. Pani, ja bym chciał powiedzieć, że klienci są zadowoleni zazwyczaj? Halo? Tak? Czy klienci są zadowoleni? Zazwyczaj narzekają, że to... W ogóle nie wiem, pan adres, proszę przyjść do nas, wtedy porozmawiamy. Pogadamy sobie, analnie. Dobrze. Nie wiem, co dawaj.